Na podstawie wnikliwych badań można stwierdzić, że Leonard urodził się w Galii za panowania cesarza Anastazego. Pochodził ze znakomitej rodziny frankońskiej, zaprzyjaźnionej z królem Franków Klodwikiem. Ten zgodził się nawet być ojcem chrzestnym Leonarda. Wychowywał się on u biskupa Rem, świętego Remigiusza. Potem został pustelnikiem. Nie przyjął ofiarowanej mu przez Klodwika godności biskupa w Micy. Zamieszkał natomiast w puszczy leśnej koło Limoges. Pewnego dnia odwiedził go Klodwik z okazji polowania, jakie urządził w tych stronach. Prosił Leonarda o modlitwę, gdyż jego małżonka miała bardzo bolesny, ciężki i niebezpieczny dla swojego życia poród. Dzięki modlitwie Leonarda bóle ustały, a królowa szczęśliwie urodziła dziecię. Król w podzięce podarował Leonardowi cały las. Leonard nazwał darowiznę Nobilacum, czyli darem szlachetnego króla. Wystawił też kościółek pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, a w nim ołtarz ku czci świętego Remigiusza. Gdy dotkliwie odczuwał brak wody, wytrysnęła ona cudownie w postaci źródła, z którego skwapliwie korzystali pątnicy. Sława Leonarda przekroczyła okolice Limoges. Napływali do niego pątnicy, nawet z Anglii i Niemiec, błagając go o wstawiennictwo u Boga. Był orędownikiem uwięzionych i wstawiał się za nimi przed królem i przedmożnymi. Dlatego ikonografia zwykła przedstawiać go z łańcuchem i kajdanami. Według żywotów, jakie powstały w średniowieczu, Leonard miał także uzdrowić wielu chorych. Z czasem założył klasztor, gdyż pod jego kierownictwo duchowe zgłaszało się wielu chętnych. Klasztor z biegiem lat otrzymał wezwanie świętego Leonarda. Potem całą miejscowość nazwano Saint Leonard de Nobla. Leonard zmarł prawdopodobnie 6 listopada. Rok jego śmierci jest nieznany. Jego grób stał się natychmiast miejscem wielu pielgrzymek. Święty należał do najpopularniejszych świętych w Europie w wiekach średnich, we Francji, w Anglii, Niemczech, Austrii, w Bawarii, w Szwecji i w Polsce. Ku jego czci wystawiono mnóstwo kościołów i kaplic. W czasie wypraw krzyżowych jego kult wzrósł jako patrona jeńców wojennych. Do najprzedniejszych pielgrzymów, którzy nawiedzili jego grób, należał książę Beaumont z Antiochii, który, wzięty do niewoli tureckiej w roku 1100, świętemu Leonardowi przypisywał swoje uwolnienie z rąk nieprzyjaciela w roku 1103. Jako wotum złożył srebrne okowy. Nawet we Włoszech Leonard miał swój kościół oraz sanktuarium w mieście Manfredoni, położonym u stóp góry Gargano. Pielgrzymi udający się do Ziemi Świętej lub na górę Gargano chętnie nawiedzali kościół świętego Leonarda i polecali swoje potrzeby jego opiece. Sanktuarium świętego Leonarda zarządzali kanonicy regularni. Z czasem Leonard stał się patronem także od bydła i pewnych rzemiosł. W Polsce kult świętego Leonarda w średniowieczu był szczególnie żywy. Świadectwem tego są najstarsze kościoły, jak na przykład krypta świętego Leonarda w katedrze wawelskiej. W Garbowie, archidiecezja lubelska, do dnia dzisiejszego obchodzi się odpust ku czci świętego Leonarda. Święty posiada tam swój ołtarz, w którym jego obraz ma na sobie srebrną suknię. Leonard w stroju opata trzyma kajdany. Dookoła widoczne są postacie modlących się do niego o wstawiennictwo do Boga. W martyrologium rzymskim świętego Leonarda z Limoges umieścił kardynał Cezary Baroniusz na podstawie świadectwa świętej Bedy oraz błogosławionego Adona. Wspomnienie o Leonardzie znajdujemy również w historii napisanej przez Ademares Chabanes około roku 1028. W wieku XI pozostało kilka fragmentów tych wspomnień. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam, słabym ludziom, Twoich świętych jako wzór i pomoc na drodze zbawienia. Spraw, abyśmy dążyli do Ciebie, naśladując świętego Leonarda, którego narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.